Problem prawosławia na terenie Rzeczpospolitej, to znaczy po połączeniu z Litwy, było inne rozwiązanie, polegające na tym, żeby nie robić Unii z Kościołem rzymskokatolickim, a prawosławnych biskupów i całe prawosławie podporządkować pod króla polskiego, bo prawosławni mają do siebie tą słabość, że zawsze podlegają pod władzę świecką. Bo Rosja przyporządkowała sobie, bo w każdym kraju Kościół prawosławny w zasadzie jest podległy władzom świeckim. I można było na terenie Rzeczpospolitej nie łączyć prawosławnych z Kościołem rzymskokatolickim, a bezpośrednio biskupów prawosławnych i cały Kościół prawosławny podporządkować pod władzę króla polskiego. I byśmy wytrącili carowi moskiewskiego, bo potem car moskiewski szedł pod hasłem zbierania prawosławia. A jeżeli by król polski przyjął pod opiekę prawosławną, to król polski mógł być konkurentem do scalania prawosławia. Nie musiała być to Moskwa. A z kolei król Zygmunt III, który poparł Unię, prawda, i przeciągnięto tych prawosławnych na katolicy, utworzono kościół grekokatolicki. To spowodowało konflikt, bo nie wszyscy prawosławni podporządkowali się temu. A nawet na początku to tak źle nie było, ale po pewnym czasie szła dywersja prawosławna, nie z Moskwy nawet, ale od patriarchy konstantynopolskiego, który urzędował w Konstantynopolu i Istambule. Poszła dywersja nawet z Istambułu i to na te miejsca powstała dyzunia i na te miejsce tych przyciągniętych na grekokatolickich tam powstawiano z powrotem biskupów prawosławnych. I z tego się zaczęło to całe zamieszanie, czyli nawet dywersja poszła do islamu. I wtedy się rozpoczęło i unici, i dyzunici. Ale tą robotę dyzunitu to robił patriarcha konstantynopolski, który podlega przecież pod sułtanat. A to jest, mogę taką jeszcze ciekawostkę powiedzieć, że Rosja nawiązywała do tradycji bizantyjskiej, przyjmując tytuł car. Przyjmując orła dwugłowego, nawiązali do tradycji bizantyńskiej i próbowali, zapraszali, żeby patriarcha Konstantynopola z Konstantynopola przeniósł się Moskwę. A patriarcha wolał się w Konstantynopolu pod panowanie tureckim, a nie przenosić się do Moskwy. I ponieważ ta próba przeniesienia się nie udała, to powstała teoria tak zwanego trzeciego Rzymu, i na terenie Moskwy powołano patriarcha samozwańczy. Po prostu metropolita kijowski, Kijowie, przeszedł na teren Moskwy i on został nominowany na patriarchę. Później wymuszono na patriarchę konstantynopolskie zatwierdzenie tego tytułu patriarchy, bo patriarcha konstantynopolski nie miał wielkiej władzy, ale jedno od niego zależała tak zwane autokefalie. On musiał zadecydować. To był taki nominalny zwierzchnik Kościoła prawosławnego, ale dlatego między innymi możemy powrócić do króla Kazimierza Wielkiego, który jeżeli do Polski przyłączał Ruś Halicką Włodzimierską, to ci prawosławni na terenie Halicza byli uzależnieni od Kijowa, ale on doprowadził do uniezależnienia od Kijowa i do podporządkowania pod Konstantynopol. Kazimierz Wielki nie robił jakiegoś przeciągania tych prawosławnych na Kościół katolicki, tylko uniezależnienia od Moskwy, od bo Kijów był wtedy ośrodkiem, prawda? Centralny, bo pierwszy. A jak teraz jest? Proszę. Bo ta wojna na Ukrainie może mieć też podłoże religijne. Ma podłoże religijne, ma. Imperium Osmańskie, Turcy i Niemcy ciągną Turcy na północ, a Niemcy na wschód. Paradoksem było
uroczystościach tysiąclecia prawosławia. Bo tysiąclecie prawosławia to przecież był w Kijowie, a obchodzono to w Moskwie. I dlatego Putin nawiązuje do Kijowa, bo on mówi, że to są jak gdyby, tak jak dla nas Gniezno, czy w tym rodzaju. Tak, ale że Chrobry tak? Szczerb mieczem na bramie w Kijowie zaznaczył ślady. Tak, tak. Ale on doprowadził. Kijowie też byli Polacy. Nie, nie. W Kijowie przywrócił księcia z dynastii Rurykowiczów, którego przepędzili. On nie tam nie wprowadzał innego wyznania, tylko swojego zięcia powrócił, osądził na co on. On nie zmieniał tam wiary, ale on był zachodni, on po prostu powolnego sobie osadził w Kijowie. On tam nie dążył do... Chrobry? Tak, nie dążył do jakiegoś katolicyzmu na terenie, tylko powrócił przepędzonego, bo tam pomiędzy Durykowiczami... To jest to... bardzo rozsądne w ogóle, nie zmieniać ludziom religii na... Nie, więc on tam właśnie, bo tam pomiędzy sobą, jak tam było konkurencja, bo tam dynastia Durykowicze się ogromnie rozrosły, jedni drugich przepychali, jedni drugich wyrzucali, więc on przywrócił tego swojego zwolennika. Ale broń Boże, żeby prawosławie przyciągać na katolicyzm. No warto przypomnieć, że Szczerbiec to jest ten miecz, mieczyk Chrobrego, który noszą dzisiaj narodowcy często owinięty we flagę. No i na temat jeszcze Chrobrego. Właśnie stamtąd trzeba, też Szczerbiec trzeba, aha, bardzo Szczerby ciekawe, miał ten i bardzo ciekawe, bardzo ciekawe dzisiaj ten miecz. Czytałem, gdzie obecny nasz dziennik z soboty niedziela. Był piękny artykuł księdza Bartnika o tej sytuacji obecnej politycznej i wiesz, jaki tam obraz pokazano? Obraz koronacji Chrobrego, namalowany przez Matejkę, tylko jednego nie dopisałem, że to była koronacja z 1000 roku, a nie 1025. I bo jest pytanie, bo jest tak pytanie na temat Chrobrego. Chrobry de facto był dwa razy koronowany, bo mówią o koronacji 1025 roku. Przepraszam. Na cesarza wschodu był też koronowany. Proszę? Nie, nie wiem, coś innego. Zaraz. Zupełnie coś innego. Chrobry de facto, bo oni podważają, że ta ceremonia w 1000 roku to nie była koronacja. Nieprawda było. Chrobry był dwa razy koronowany. A dlaczego? Dlatego, że po śmierci Ottona III, który był przyjaźnie nastawiony do Polski, wystąpił któryś tam Henryk, a nie wiem, chyba Henryk II, i on nie chciał tego uznać. Dlatego Chrobry powtórzył koronację. Mało tego, starał się o koronę w Rzymie, a ta korona poprzez intrygi niemieckie zawędrowała do Węgier. I święty Stefan Węgierski koronował się koroną przeznaczonego na Chrobrego. A tu już jak ta korona, nie, no to cóż przez śmierć zwołał tych wszystkich biskupów. Arcybiskup Węgierski, no i zrobili taką koronę. To trzeba powiedzieć, że jeżeli byśmy mieli pretensje do koronacji z 1000 roku, to możemy mieć, bo pod względem prawnym ani jedna koronacja nie została dopięta, ani druga, jedną drugą można podważyć. Dopiero pierwsza koronacja, która była formalnie, prawnie załatwiona, to była koronacja Śmiałego. I znowu tu wchodzimy na temat. I biskupa Stanisława. Przecież Galanoni wyraźnie użył słowa tradito, że Stanisław, że on go tam uśmiercił, nie na skałce, ale na Wawelu, to jest legenda. I tam go nie poświatował, tylko tam ściął. No ale dobrze, w wyniku tego całego załamania, że wypędzono naszego króla Śmiałego, to nie kto to na tym skorzystał, jak nie Niemcy? Oczywiście, cały czas. Więc, i jedną rzecz. Cały czas. Dlaczego Niemcy jest mowa milczenia na temat tego Grzegorza Hildebranga, który przesłał koronę Chrobremu? Bo się na podniebiosa biskupa Stanisława, a przecież ten słynny reformator kościoła Grzegorz VII został przepędzony. A kto reformy? Bo między innymi reforma Grzegorza VII polegała na tym,
żeby wybór papieży uniezależnić od cesarza rzymskiego narodu niemieckiego. Bo wrzetkiem papieża wybierał lud rzymski, do cesarz. Tego też warto. I dlatego on powołał kolegium kardynackie, żeby uniezależnić wybór papieża od cesarza rzymskiego narodu. Jak naprawdę nazywa się tytularnie papież w Rzymie, a więc cesarz narodu niemieckiego, to ukrywa się skrzętnie przed Polakami. Nie. To jest cesarz, chwileczkę. Tytuł cesarza rzymskiego, poczekaj, tytuł cesarza rzymskiego narodu niemieckiego został skasowany przez Napoleona. Przez Napoleona? Tak. Miał taką moc. A dlaczego? Proszę bardzo, słucham. Bo jak on prowadzi wojnę tutaj, te wojny, on pobił, bo cesarz austriacki, tym Wiedniu, to nie był cesarz rzymskiego, to był cesarz rzymski narodu niemieckiego. On podbił całe te środkowe Niemcy, zrobił tak zwany Związek Rzymski, prawda? Podporządkował sobie Francję, bo tam było masę książąt, rozbił Prusaków. I wtedy te podporządkowane, te środkowe Niemcy podporządkowały. I wtedy cesarz rzymski narodu niemieckiego ograniczył, że wtedy ogłosił cesarza austriackiego. On przestał był cesarzem rzymskim narodu, bo on był całe środkowe Niemcy wyrwał. Tak, Niemcy bo mają przede... bardzo nie, krótką państwowość bo, nie, bo, tych granic. Zaraz, chwileczkę, ja ci prawnie muszę wykonać. Bo pierwsza Rzesza Niemiecka, trzeba od kiedy wiedzieć, po rozpadzie państwa Karola Wielkiego na trzy części powstała pierwsza Rzesza. Bo państwo Karola Wielkiego obejmowało i Francję, i Niemcy. I ten pas środkowy. Włącznie z Rzymem. I po śmierci Karola Wielkiego te państwo rozpadło się na trzy części. I koronę cesarską przyjęło te wschodnie państwo. I wtedy powstał cesarz rzymski narodu niemieckiego, bo Karol Wielki był cesarzem rzymskim. A Francja została królestwem. I Napoleon koronował się na cesarza, jak gdyby powrócił do tradycji Karola Wielkiego. I dlatego utrącił ten tytuł cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego. I cesarz rzymski narodu niemieckiego stał się cesarzem austriackim. I on swojego syna, Napoleona II, widział na następcę tego cesarza. No ale przegrał te wszystkie wojny, to się rozleciało. I pierwsza rzecz, i poczekaj, jaka sytuacja była, panowała. Jak on strasznie osłabił Niemców. I upadek był. To do hegemonii Niemców zmierzali dwóch sporów. I Austriacy, i Prusacy wygrali tę wojnę. Bo później to było taki formalnie ta pierwsza rzecza istniała jeszcze. Bo upadek Napoleona, nie? I dalej ten tytuł jeszcze używali. Ale później do zjednoczenia Niemiec dochodzi dwa państwa. Prusy i Prusy wygrały tę wojnę z Austrią. Bo w Austrii panowali Habsburgowie, a Prusa Hohenzollern. Tak, i oba te rody są wrogami Polski. Zaraz. Teraz tak. Zarówno Hohenzollerni, jak i Habsburgowie. I później dopiero po klęsce sedańskiej Napoleona III dopiero powstała druga Rzesza z wyłączeniem Austrii. I wtedy jak wyłączyli Austrię, prawda? To tam było cesarz austriacki, tych masy, tych państw, tam Bałkany, nie Bałkany, Słowianie, tam było zlepek tych narodowości. Tych Austriaków było mniejszość narodowa, bo to było cesarz austriacki dużo, ale to było tak wielonarodowe. Prawda? No czyli zrobili drugą Rzeszę z wyłączenia Austrii i ta druga Rzesza trwała po klęsce sedańskiej do I wojny światowej, jak Wilhelm II uciekł. I koniec II Rzeszy w 1918 roku. A co się działo z Austrią? Była potem wiosna ludów w 1938 roku, ponieważ Austriacy nie byli w stanie tego utrzymać, podzielili się władzą z Węgrami. I cesarz austriacki został automatycznie królem węgierskim. Był oddały dualizm. Nie? I Węgry w ramach cesarstwa tego monarchii austro-węgierskiej, a dzisiejsze to jest 1/3 tego terytorium, to oni strasznie zamputowali Węgry. No, tak. Węgry były ogromnym państwem w ramach monarchii. Tak, ale należało się Austriakom za rozbiór Polski, natomiast Niemcy, nie widzimy, żeby Niemcy zostały poszkodowane, czy
to, co po II wojnie światowej Niemcy udowodnili w XX wieku, że nie są to państwo niemieckie, nie jest zdolne do pokoju, bo przypomnę, że zarówno I wojnę światową, jak i II wojnę światową rozpoczęli Niemcy i przegrali obie te wojny. I dlaczego wymordowali miliony, no dziesiątki milionów. No jeszcze pierwsza wojna światowa była przyzwoita. Jeszcze, w porównaniu z drugą wojną światową, gdzie wymordowali milionów Polaków. Muszę iść obowiązani po tej kawie. Ale niebezpieczna jest rozwój tego państwa dziś, na przełomie XX i XXI wieku. Oni w tej chwili robią agresję gospodarczą. Jak się, dlaczego kamerą... I prom na wschód, bo... W poprzednim moim filmie zrobiłam dokument o tym, co Niemcy szukają na Krymie. Dziękujemy Państwu za uwagę.